Witam, ja jestem Arkadiusz, to jest Pillars of Eternity. Oczywiście znajdujemy się teraz w Caednua, w którym to mamy naszego towarzysza, niejakiego marszałka Forwyna, który jednocześnie poinformował nas o tym, iż Lord Gatgbin, czyli człowiek, który tutaj mocno napiera na Caednua, chciał nam je odebrać, sposobi się z nami do batalii, do bitwy. My jednak na razie sobie zostawimy to zadanie, to zlecenie. I udamy się teraz wykonać jakieś inne zadanko. To sobie spokojnie zostanie. On sobie będzie zbierał tą armię. Mamy gajówkę, która nam się już odrestaurowała, można powiedzieć, odbudowała. Nie mamy zbyt dużej ilości pieniążków, ale to na spokojnie. To oczywiście z czasem ulegnie zmianie. Dobra, coś tutaj pamiętam dostaliśmy. Dostaliśmy jakiś konkretny miecz. 11-16, 11-16, 13-19. To jest miecz jednoręczny, z tego co się spodziewam. Na to wygląda. Zobaczmy sobie, kurczę, Edera jakby walczył dwoma brońmi na przykład. Zostawmy sobie tą maczugę wstępnie tutaj. Ok. Zobaczymy tak, jak będzie się sprawować nasza ekipa. I teraz zobaczmy sobie również jeszcze dziennik, jak z tymi zadaniami. Jest tutaj oczywiście, musimy pamiętać o tej bitwie na Enborskim polu, to do tego dojdziemy. Tutaj oczywiście odnalezienie, słony maszt, to do tego dojdziemy. No tutaj nie jestem w stanie się dostać, bo nie chcę z nami rozmawiać. Gronhold, do tego dojdziemy. Tutaj mamy udać się do urwiska. Najpierw udajmy się do wioski Jeleni Brud. Zobaczmy, co tam będzie tak naprawdę. Czy ja tutaj, kurczę, jeszcze nie mogę się tutaj dostać? No to w takim razie idźmy sobie do palących wodospadów. Tutaj z tym też jest związane jedno z zadań. Zobaczymy, kurczę, jak to się ułoży. Można by było jeszcze w sumie porozmawiać z Doemenelami. Ok, tutaj nie znamy w ogóle tego obszaru, także pomału. Młody drak, nowy przeciwnik. Kurczę, młody przeciwnik w ilości 3 sztuk. Spróbujmy poprzewracać te młode draki. No i oczywiście jeszcze mała zguba ognia. Ciekaw jestem, czy jestem w stanie sobie z tym poradzić. No, ciekawie, ciekawie. Ja? Kurczę, dzieje się, niewątpliwie. Mogłem tutaj wypocząć, popełniłem błąd. A, kurczę, dosyć poważnie został zraniony, widzę. Alodh. Zaraz go odbudzimy. Nie był w stanie się podnieść. Kurczę, tutaj widzę, sytuacja nie wygląda za różowo. Przeciwnicy jednak są już na poziomie, możemy zdecydowanie powiedzieć. Zabieramy wszystko. Ależ, kurczę, Eder jest ciężko ranny. Odsapnijmy sobie. Sagani podchodzi do ciebie, rozprostowując nogi. W ręku trzyma worek suszoną. Nie jestem pewien, czy tego już nie było. Oczywiście ona tutaj się o nas martwi i zapytuje nas, jak się czujemy. Kolejny młody drak. Czy będzie tylko jeden? Tak, na to wygląda. No dobra. Kurczę, skrzydła latają, jak leży. He. Kurczę, to jest dosyć wytrzymały przeciwnik. Okej, okay. W każdym bądź danym razie padł. Hey there. Nie jestem pewien, czy jestem w stanie sobie tutaj z tym wszystkim poradzić. Zobaczymy. Na razie pomału sobie to eksplorujmy. Tu jakaś jaskinia oczywiście. Czy ona jest jakoś konkretnie nazwana? Tak, nazwana jest po prostu jaskinią. Okej. Obejdźmy sobie w koło tą lokację. Zobaczymy, kurczę, co my tutaj znajdziemy. Tu widzę jakieś niestworzone miejsce.
wulkan, tudzież trudno powiedzieć, co to jest jednoznacznie. Świetnie to wygląda, naprawdę spoko. Możemy oczywiście, z tego co widzę, to jest jedyne miejsce, do którego mamy dojść tak naprawdę, jest ta jaskinia. Aż się boję iść, bo nie wiem, co tutaj nas czeka. Z każdej strony jest wejście. No dobra, zróbmy sobie delikatnie zapisik. No i zobaczmy, co tutaj jest tak naprawdę. Zaraz się wszystko okaże. Wyślemy siebie na początek. O ile w ogóle coś tu będzie tak naprawdę. Może być tak, że tutaj nie ma nic. A, tutaj jest w ogóle nic nie ma, tak? Tunel prowadzi w głębiny. Nie widać końca. Kryształowo czysta woda jest idealnie przejrzysta. Można tam wskoczyć? Nie. Czyli pozostaje tylko ta jaskinia. No i w tej jaskini, z tego co wiemy, mamy misję i zadanie. Kurczę. Bo to jest rzecz związana. Dobra, przy okazji sobie od razu, zanim skończę myśl, wybudujmy sobie księżnicę. A zadanie związane jest z wizją. Z wizją oczywiście. Jaskinia z wizji Frygi. I oczywiście wiemy, że tutaj kryzys wiary ma miejsce z problemu próżno zrodzonych w Zatoce Buntu. Dobra, wejdźmy w takim razie. Tutaj będzie już kolejne ciekawe rzeczy mogą tu mieć miejsce. Mam nadzieję, że ogarniemy temat. Jak widać, kurczę, na załączonym obrazku nie będzie łatwe. Okej. Okay. He, bo będziemy, kurczę, przypieczeni. A nie, złomny te twoje dowcipy. Dobra, mała zguba ognia. Mała zguba ognia to jest jedna. Ksauripy jeszcze, kurczę, czempiony się tu znalazły. Okej. Okay. No i teraz należy się zastanowić, co to kurczę w tej jaskini robią ksauripy tak naprawdę. Oprócz tego, że sobie są, oczywiście możemy po raz kolejny wypocząć. Kurczę, ciekawa historia. Będę się teraz tutaj lękał i będę robił częściej zapis. Co ma? Mała zguba ognia kolejna. Czujesz unoszące się fale gorąca. Okej, okay. ściągnijmy ją do siebie. Znowu ksauripów tona. Wytrzymałe bestie. He, pękła jak bombka. Niezłomny lubi biec w miejscu, to jego taka domena jest. On lubi magrane i w ogóle bieganie w miejscu to naprawdę jest to, co tygryski lubią najbardziej. Dobra, przebiliśmy się przez jakąś falę ogólnie, kurczę, tajemniczych stworzeń, które nie wiemy tak naprawdę do końca, co one tu robią. Tutaj będzie się działo, coś czuję. Tu będzie się działo. Może wypocznijmy sobie wstępnie jeszcze, przed tym, zanim podejdziemy bliżej. No i dobra, co? Wchodzimy delikatnie. Na razie cisza, spokój, nic nie widać. Saurip Champion, okej. Okay. Podejdźmy bliżej. Ten Saurip Champion chciałem zauważyć. Dobra. Nie mam pytań. Mamy tutaj do czynienia z jakimś Kylem milczącym. Drak patrzy na ciebie, przechylając swoją ogromną głowę. Wysyła strumień słów wprost do twojego umysłu.
Świecąca, płonąca iskra. Ty, krasnolud, chcesz zabrać moją iskrę, tak? O co ci chodzi, człowieku? Znaczy, smoku. Drak owija się wokół czegoś, jakby próbując to osłonić. Iskra jest węgielkiem, ciepłym, świecącym, pięknym. Odwraca głowę, kierując ku tobie jedną, pionową źrenicę. Któregoś dnia ja będę płonąć jaskrawo i strasznie, jak moja iskra. Znaczy, w sumie nie przyszedłem tu po twoją iskrę, tak naprawdę. W sumie. Chociaż przyszedłem. Kłamiesz, stwierdza Kyle milczący, po czym ryczy. Przyszedłeś ukraść ją swoim zimnym i brudnymi łapami. Dobra. Generalnie mamy tutaj jakiegoś, kurczę, bossa znikąd. Czy ja jestem w stanie z nim tak naprawdę powalczyć? Spróbujmy gościa przewrócić oczywiście wstępnie. Zmniejszmy sobie upływ czasu. Niezłomny, kurczę, no właśnie, niezłomny. Spróbujmy sobie dać tutaj taki bonusik. Saganie oczywiście niech naznacza. Tu mamy jeszcze Xauripy, które współpracują razem z tym drakiem. Nie wiedzieć dlaczego. Dobra, teraz tak. Kurczę, dzieje się. Młody drak. Ten się, kurczę, przewrócił w ogóle. Myślałem, że jest to niemożliwe, a jednak. Dobra. W każdym bądź danym razie warto będzie się może zająć tymi, kurczę, pomagierami wstępnie. Dobra, spokojnie i pomału. Jak tutaj sytuacja wygląda? Czy ktoś jest, kurczę, lekko ranny przynajmniej? Tak, ten jest lekko ranny i tłumak padł. Ale to niczego nie zmienia. Spróbujmy koncentrować się pomału na działaniu. Możemy sobie przyzwać pomocników. Dobra, spróbujmy teraz tego młodego draka zniszczyć. Aj, niezłomny, niestety, niezłomny. Kurczę, ja też już padłem. Jak to się stało, nie wiem. Nie zwróciłem na coś widocznie uwagi. Dobra, koncentrujmy się na tym. Kolejny młody drak, spróbujmy. Dobra. Sytuacja nie wygląda za różowo, powiedzmy sobie otwarcie. Ciekaw jestem, czy mogę tutaj, kurczę, nie mogę. No nic. Dobra, zostaje tylko ten, kurczę, cały boss. Spróbujmy go w jakiś sposób tutaj położyć. Może się uda. Ale on tutaj jest mocno odporny na wszystko, co ja robię. He. Ale dostał cios, Eder. Kurczę, niedobrze. Kurczę, czy możemy cię w jakiś sposób uleczyć? Spróbuj użyć na sobie tej umiejętności. Yes. Ależ wałek. No nie zostało mu niby dużo życia, średnie obrażenia. Ale nie posiadamy, kurczę. Spróbujmy przestawić wszystkich na tryb walki wręcz. No, oczywiście pomijając Alotha. Yes. No, robicie coś? Nic. Dlaczego? Weno go tu atakuj. O kurczę, co on zrobił w ogóle?
tutaj trzeba przyjść z odpornością na ogień, bo widzę, że walka jednak jest nierówna. No, no nic, trzeba wczytać, niestety. Kurczę, tutaj trzeba się przygotować do tej bitwy, jednak nie dopełniłem pewnego obowiązku, czyli nie przytrzymałem się przy życiu, a w momencie jak ja padam, no to pada cała drużyna. Co, ja od początku wystartowałem? Nie chcę. Czyżby to było generalnie to szybkie zapisanie? Kurczę, ciekawa historia z tym smokiem, ale jestem w stanie go oczywiście zabić, tylko on zionął ogniem i straciłem całą kapelę. Zróbmy taki myk w ogóle. Wystawmy sobie tutaj jakieś pułapkę, na przykład jedną. Wstępnie. Czy mogę wystawić więcej niż jedną pułapkę? Chyba niekoniecznie. No tak, mogę wystawić tylko jedną. Dobra, podeślijmy tego. Podeślijmy tam Itumaka. Weźmy sobie, ustawmy się tutaj. Itumak niech z nimi tam pójdzie pogadać. Po czym wycofamy go i spróbujemy tutaj przeprowadzić tą bitwę w tym ciasnym pomieszczeniu. Okej, Itumak się cofnął. Dobrze. Nie będziemy z tobą dyskutować. A kurczę, cwaniaczku ruski, nie podejdziesz? Dobra. I teraz spróbujemy sobie gościa przewrócić. Oczywiście Eder przyciągnąć. No dobra, nawet niech to będzie przyciągnięcie, nie ma problemu. Sagani niego tutaj punktuje, kurczę. Może najpierw na początku warto się skoncentrować na nim, a dopiero później koncentrować się na tych pomocnikach. Zobaczmy, jak to wyjdzie w takim razie. Kurczę, on ma bardzo konkretny damage. Bardzo konkretny damage. Musimy się tu skoncentrować przynajmniej dwoma bohaterami na tym głównym smoku, a reszta niech sobie walczy jak chce, tak naprawdę. Z tego co widzę, nie jestem w stanie nawet do gościa podejść specjalnie. Kurczę, nie jestem w stanie do gościa podejść i to mnie martwi. No właśnie, kurczę, znowuż leżę. Dlaczego znowuż leżę? Przecież nie ma czasu na odpoczynek. Co za problem. Spróbujmy jaśniejący blask tutaj rzucić. Dobra, udało nam się przebić do tego gościa. Spróbujmy się na nim skoncentrować. Dajmy sobie tutaj te płomienie, kurczę. Mam nadzieję, że to coś pomoże. Spróbujmy gościa przewrócić. Może się uda. Niezłomny również, niech jakimś czarem tutaj, kurczę, zaświeci. Ale się dzieje. Modlitwa o rozwagę. Dobra. Kurczę, no oni cały czas przestają walczyć i tego też nie do końca rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Alot padł, zresztą ja również zaraz padnę, jak tak dalej będzie szło. No, jechać z tym smokiem. Rock, turn.
I'll teach you a lesson. Kurczę, nie jest dobrze. Hey there. O kurczę, udało się. Dobra. Teraz tylko jeszcze tych pokonać. Mam nadzieję, że się uda i nie będą już stanowić wielkiego problemu. Dawać tego. Zabierzmy tą iskrę, kurczę. Ja jeszcze żyję w ogóle, co dziwne. He. Dawaj, przywołuj tych. Kurczę, taki damage, co ja im zadaję, to jest w ogóle draśnięcie wszystko, tak? Okej. Niezłomny. Alot na razie tam gdzieś, kurczę, odpoczywa. Ale to akurat spoko. Dawać, jeszcze jeden. Wbijać w środek, kurczę, osaczyć. Teraz nam się już powiedzie na 100%. Uff. To nie była prosta walka, kurczę, nie była to prosta walka. Na razie, smoku. Draku. One próbują gdzieś odlecieć, ale im nie idzie. Uff, udało się. Kurczę, aż się boję teraz do tej bitwy z tym Gadgbinem podchodzić, jak tu się takie rzeczy dzieją. Ciekaw jestem, czy coś tu ukrytego może być. No proszę, rękawica ogrzej siły. Prześliczny kot. Nie wiem, cokolwiek to miało znaczyć. Czy miał sobie tak po prostu powiedzieć? Dobra, co on ma? Kurczę. To jest ten cały płonący kamień, dla którego tu przyszliśmy. A, zaktualizowano dziennik oczywiście. I niezłomny tutaj od siebie coś dodaje. Na ziemi, w miejscu, wokół którego zwinięty był smok, znajdujesz kamień lśniący jaskrawo pomarańczowym blaskiem. Jednakże, kiedy go podnosisz, zauważasz, że jest zimny. Niezłomny spostrzega znalezisko i oczy niemal wychodzą mu z orbit. Patrzy spod ełba, wydymając usta tak, jakby poczuł smak trucizny, po czym spluwa na kamienne podłoże. Okrutna drwina dziwki. Wredna suka zawsze wie, jak można mi dopiec. Okej, co masz na myśli, niezłomny? Ten kamień, który podniosłeś, to fragment boskiego młota, bomby, która zniszczyła Eadhosa. Kurczę, co on tutaj robi? Zastanawiające. Wybuch bomby był potężny, ale nie posłałby odłamków aż tak daleko od Cytadeli. Drak musiał przynieść go tutaj z daleka, a może Magrana zrobiła to osobiście. Okej, jest coś warty? Ha, zapytaj Eadhosa. Ale jeśli chodzi ci o pieniądze, może kiedyś był coś wart, ale wkrótce rynek zalał odłamki boskiego młota, w większości podróbki z drobnymi zaklęciami stworzone przez oszustów parających się magią. Nigdy nie było wiarygodnej metody na ocenę autentyczności odłamków, więc dokonywali jej głównie widzący. Sami w siebie przecież niewiarygodni. W związku z tym ceny odłamków gwałtownie poszły w dół. Zapytaj dowolnego kupca, czy jest zainteresowany, a będzie próbował sprzedać ci swoje odłamki. Dlaczego sprawiasz wrażenie rozzłoszczonego, niezłomny? Niezłomny po raz pierwszy wydaje się zdawać sprawę ze swojego zachowania. Łagodnieje równie szybko, jak się uniósł, więc zastanawiasz się, czy rzeczywiście był rozzłoszczony. Nie, to nie złość. Po prostu wygląda na to, że padłem ofiarą boskiego psikusa. Nie pozostanie on między mną a nią widzący, gdyż tylko ja jestem w stanie go pojąć. Opowieść o boskim młocie. No my znamy tą historię tak naprawdę. Zapytaj mnie na szlaku widzący. Nie mam ochoty teraz gadać. Gorzkie perfumy tej dziwki nadal mnie otumaniają. Okej. Okay. Kurczę, całe szczęście udało się tego gościa za drugim podejściem kropnąć. Nie była to łatwa walka. Niezłomny, jak widać, jest ciężko ranny. Agonia wręcz. Odpocznijmy.
Kurczę, to była ciężka walka, jedna z trudniejszych. Ile jeszcze takich walk przed nami? Gdzie jest ten niezłomny w ogóle? Gdzieś się zawieruszył? O ja, tędy można było przejść. He. No dobra, udało nam się ogarnąć w każdym bądź danym razie jedno z zadań. Ciężkie, ciężkie zadanie. Przede wszystkim to należy zauważyć. Pojawiły się nowe postacie w postaci draków. Gdzie ona się znajduje? W pałacu Duke'a, z tego co pamiętam. To w takim razie do pałacu Duke'a. Oddamy to zadanko. Kolejne będzie odhaczone. Zobaczymy, co dostaniemy w zamian. Mam nadzieję, że kurczę, rozświetlimy tutaj troszeczkę humory wszystkim. No, na razie proszę bardzo, nie stwierdzam żadnych. O proszę. Uchodźcy żądają audiencji u Duke'a. My tak sobie wchodzimy po prostu bezczelnie. No ale w końcu zabiliśmy jakiegoś draka, który kurczę przemawiał do nas. Dobra, zmniejszmy sobie upływ czasu. No i chodźmy do tej pani niewiasty. Fryga. Fyrga właściwie. Fyrga kiwa głową. Niech płomień cię prowadzi i przynosi ukojenie. Okej, okay, zacznijmy może od tego, czy nadal masz wizję wodospadów? Tak, jaskini i czegoś wewnątrz. Płomienia wiary strzeżonego przez wielkie niebezpieczeństwo. Chciałabym móc się tam udać osobiście. No dobra, pokażmy jej ten płonący kamień i stwierdźmy, iż udaliśmy się w podróż do płonących wodospadów. Oto co tam znalazłem. Fyrga bierze kamień w dłonie i wydaje stłumiony okrzyk. Na płomień! Wiesz, co to jest? No oczywiście, że wiem. Jest to część bomby zwanej boskim młotem. Tak! Obraca w dłoniach kamień. Fyrga oczywiście. Broń, którą pomogła stworzyć sama Magrana, aby pokonać Wajdwena podczas Wojny Świętego. Obraca kamień w dłoniach, wpatrując się w jego jasną poświatę. To dziwne uczucie widzieć go z bliska. Wcześniej to było tylko opowieści, nie wydawały się prawdziwe, stwierdza Eder. Jednakże usta Fyrgi wykrzywiają się w grymasie, a pomarszczone czoło widać głębokie cienie na jej twarzy. Więc dlaczego nie czuje się inaczej? Jaki z tego pożytek? Zaciska palce wokół kamienia, aż bieleją jej knykcie. No dobra, trzymasz część broni zaprojektowanej przez Boga. Samo jej istnienie powinno przepełniać się podziwem, Fyrgo. Twarz Fyrgi rozluźnia się, a oczy spijają blask z jaśniejącego kamienia, który trzyma w rękach. I tak jest. To nie odpowiedź, ale ma znaczenie. Chowa kamień w dłoniach, zaciskając wokół niego palce. Zapomniałam już, jakie to ważne. Znaczenie. Ona nie ma pojęcia, co to oznacza, co reprezentuje, czego wymagało stworzenie go. Wrzuca niezłomny. Fyrga z uniesionej dłoni posągu, na której patrzy, bucha płomień. Jedną z wielu rzeczy, które zawsze uwielbiałam w Magranie, jest jej związek z ogniem. To, jak wzrasta i rozprzestrzenia się. Czujesz, jak ciepło ognia rozchodzi się po pomieszczeniu. Dałeś mi to, czego potrzebowałam. No pilnuję, aby mieszkańcy Zatoki Buntu otrzymali potrzebne im wsparcie. Teraz pozwól, że to ja dam ci coś, czego możesz potrzebować. Znika, aby po chwili wrócić, niosąc coś w rękach. Broń godna samej bogini. Proszę, przyjmij to jako podziękowanie za swoją służbę Magranie. I mnie. Dziękuję i żegnaj. Bez przebaczenia. He, taki przedmiot otrzymaliśmy oczywiście. No i proszę bardzo, mamy tutaj znowu w K1 jakiś problem. Niech to się automatycznie odbędzie. Ciekaw jestem, jak to się tam ułożyło. 20 godzin do ukończenia, kurczę, księżnicy. Bardzo dobrze. Pieśń tkaczki. No tak, tylko musielibyśmy mieć kogoś w warowni, żebyśmy mogli go przypisać do tego, a my niestety nie posiadamy kogoś. Kogoś takiego. Niebawem niewątpliwie będą się te postacie zjawiać. To jest to bez przebaczenia, rozumiem. Tak. Dajmy komuś, kurczę, takiemu kanie na przykład. Chociaż on już ma tutaj dobry przedmiot. Może dajmy to wstępnie sobie magowi.
Chociaż on ma ten swój kostur śmieszny, dziwny, 16-22. Kurczę, ten kostur zadaje całkiem spory damage. Tak naprawdę, nie wiem, komu to dać. Zrobimy taki mek. O! Ewentualnie... He, możemy zrobić taki mek. Kurczę, teraz dopiero Eder wygląda pro. Dobra, wykonaliśmy kolejne zadanie. Walka nie była łatwa tutaj. Kurczę, naprawdę musiałem troszeczkę nad tym pomyśleć, powalczyć dwukrotnie wręcz, bo przecież za pierwszym razem nie miałem świadomości, jak to się odbędzie. Ale udało się i to jest najważniejsze. Tymczasem to na ten odcineczek będzie tyle. Ja jestem oczywiście Arkadiusz, to jest Pillars of Eternity. Cały czas walczymy, eksplorujemy, wykonujemy zadania. Tak naprawdę tych zadań jest coraz mniej. I co, o dziwo, nic nie przybywa, jak widać. Duża część naprawdę jest za nami. Co będziemy mogli zrobić dalej? No właśnie, będziemy mogli sobie teraz może zrobić taką jeden odcineczek, w którym udamy się do Kaednua i po prostu porozmawiamy ze wszystkimi z naszych towarzyszy. Zobaczymy, co oni mają znowu ciekawego do powiedzenia. Trochę się wydarzyło od ostatniej rozmowy ze wszystkimi. A to też niewątpliwie może coś nam ruszyć pewne zadania do przodu. Ale to wszystko w następnym odcinku. Na razie się żegnam. Cześć.